Filip, powiedz mi, bo ty przechodzisz od pewnego czasu, w sumie od 2000, można powiedzieć, 15 roku, a nawet i wcześniej, życiowe turbulencje. Ty byś dzisiaj powiedział, że życie jest fair, czy że życie absolutnie fair nie jest? Życie jest totalnie fair. Wszystko, co ci się wydarza, wydarza się z jakiegoś konkretnego powodu. Co więcej, twoja dusza już się na to umówiła. Ty masz przez to przejść. I jeśli masz jakieś egzaminy tutaj w trakcie tego życia, no to musisz je zdać. Bo jak ich nie zdasz, to w kolejnym życiu też będziesz się z tym pierdzielić, za przeproszeniem. W związku z tym trzeba mieć twardą dupę i przez to przechodzić, po prostu. Mhm. Jak ciężko by nie było, a życie jest zajebiście ciężkie. Ale mówię, nieprzypadkowo. Mhm. To co ci dała ta sytuacja, która miała miejsce z twoim synem? Bo mówisz, że wszystko jest po coś. Że no, inaczej to wszystko by nie miało sensu. Jeśli nie przyjąłbym takiego trybu rozumowania, no to bym się powiesił, chociaż też to próbowałem, na szczęście nie wyszło, ale potem bym może to jeszcze parę razy próbował powtórzyć. A jeśli znajdziesz sens w tym, że to po prostu tak miało być i że ta miłość nie ma końca tutaj na ziemi, to daje ci jakąś perspektywę i chęć do życia i do walki. Mhm. Chociaż kłody pod nogi spadają cały czas, jedna za drugą, ale to też, ja rozumiem, jest po coś. Nie? Mhm. I po każdej burze, tak zaczyna się ta moja książka. Ja mam taką jedną sytuację w głowie, gdzie lecę samolotem, uczę się pilotażu, jest straszna burza, ale straszna. Tym samolotem po prostu jak brudną szmatą w lewo i w prawo, ścierą taką w kuchni, taką wiesz, taką, której masz już dosyć, którą chcesz się wyrzucić, tak wiatr lata tym samolotem. Się generalnie nie boję śmierci, bo to doświadczenie nauczyło mnie, że śmierć tak naprawdę nic nie zmienia i zmieniasz tylko stan skupienia, a dusza jest dalej, ale wtedy się naprawdę bałem. Wtedy się naprawdę bałem i jest taki moment, w którym w jednej sekundzie ten samolot przebija się przez tą czarną chmurę i jest widok takiego landschaftu, ale tak tandetnego, że nawet nie chciałbyś tego oglądać na obrazie, gdzie widzisz Warszawę, gdzie widzisz Pałac Kultury, skyline i nad nim tęcza. I to zostanie zawsze ze mną do końca życia, że jak jest burza, to ona kiedyś musi się skończyć. Nie ma siły, żeby się nie skończyła. Mhm. Ty powiedziałeś przed chwilą odnośnie prób samobójczych. W książce bodajże piszesz o 2. Mhm. Co się stało, że się zatrzymałeś i powiedziałeś? Ja się nie zatrzymałem, to zbieg okoliczności, a może wcale nie zbieg okoliczności, tylko los chciał tak, a nie inaczej, że ktoś przyszedł do domu wtedy, kiedy miał nie przychodzić. Ja o tym mówię otwarcie, to nie jest dla mnie żaden jakiś tam temat tabu, dlatego że kiedy wali ci się świat, kiedy odchodzi twoje dziecko, to się zaburza porządek, nie? Mhm. Porządek jest odwrotny. A jak coś takiego się dzieje i masz jeszcze wtedy, wiesz, niewiele lat, bo ja wtedy byłem bardzo młodym człowiekiem, to ta psycha jeszcze nie jest tak ugruntowana, jak powinna być. Nie? Dzisiaj już jestem chyba troszkę silniejszym człowiekiem, chociaż wtedy i tak byłem tak naprawdę, bo jeśli przez to przeszedłem i siedzimy razem i gadamy i to wszystko jest jeszcze spójne i trzyma się kupy, a ja realizuję kolejne projekty, no to znaczy, że jednak chyba jakąś tam moc mam w sobie. No tak było, bo ta żałoba, o której się mówi, że ma jakieś tak powiem, fazy, nie fazy, moim zdaniem to jest bzdura, no ale początku to jest, wiesz, to jest rozpierdol kompletny. Mhm. Kto ci wtedy pomógł, żeby z tego rozpierdolu się pozbierać i podał ci, wiesz, pomocną dłoń, bo to chyba ciężko jest jednak samemu wstać w sytuacji, kiedy dzieje się... Moja ówczesna partnerka Gosia była wtedy ze mną cały czas i to ona mnie uratowała i to dzięki niej żyję i za to będę jej zawsze wdzięczny i nie ukrywam tego. Moi rodzice, wiesz, w takich sytuacjach jest tak, że ludzie, którzy nawet cię kochają, nie mówię o twoim przyjaciele, nawet ludzie, którzy cię kochają, oni się boją, nie? Oni się boją do ciebie podejść, porozmawiać z tobą i ja to rozumiem w 100%, bo nie wiesz, co tak naprawdę powiedzieć. Jesteś obok czegoś tak beznadziejnego, że czujesz się przy tym tak mały, że czujesz, że aż za mały na to, żeby wydusić z ciebie słowo. I ja to rozumiem, bez dwóch zdań. No ale wtedy też w takich sytuacjach, w ogóle w takich ciężkich sytuacjach, nie tylko tamtego czasu, ale również i tego mojego ostatniego, kiedy tego hejtu tyle, że to naprawdę trzeba słonia, żeby to udźwignął, krystalizuje ci się to, kto jest obok ciebie. Mhm. I nagle, wiesz, zatrzymujesz się w tym całym jakimś amoku i myślisz sobie, ej, patrz, ona są z tobą zawsze, kiedy się pali. Mhm. Zawsze. Są obok ciebie. To są twoje anioły. I to też jest taki trochę message do państwa, którzy to oglądacie. Rozejrzyjcie się dookoła. Pomyślcie, kto jest obok was zawsze. I doceniajcie te osoby. Zadzwońcie do nich, zapytajcie, co o nich słychać. Mam taką przyjaciółkę, Małgorzatę. Małgorzata jest reżyserem i mam sobie taki rytuał, że dzwonię do niej rano i mówię: cześć, co u ciebie? Wszystko dobrze? Dobrze się czujesz? Wszystko w porządku? Życzę ci miłego dnia. Od tak po prostu, żeby było miło i fajnie. Ale też nie z jakiegoś takiego imperatywu, że to jest, wiesz, koniunkturalne, żeby komuś było miło, tylko wiem, że ja tego chcę, bo chcę wiedzieć, co u niej. Warto sobie zrobić takie, wiesz, takie przewartościowanie tego, co jest ważne. Czy dramy są ważne, czy to, że ktoś cię obgadał w robocie jest ważne, czy ktoś był dla ciebie niemiły w sklepie, czy to jest ważne. Nie, to wszystko totalnie nieważne. Ważne jest to, że masz obok siebie ludzi, którzy zawsze są wtedy, kiedy tego potrzebujesz. A powiedz mi, no bo twoje byłe miejsce pracy, czyli stacja TVN, tak, stwarzaliście takie pozory wielkiej, przyjacielskiej rodziny. Ale tak było. Że wszyscy jesteście gotowi skoczyć tak sobą. Było, stary. No, to ile miałem przypałów. A dekadowcy mają przypały. A ja jestem królem przypału. I bardzo często jest tak, że najpierw powiem, a potem pomyślę. A potem myślę już bardzo i potem, a potem przepraszam, a potem to się nazywa hajzerowanie. I dyrektor Edward Miszczak, którego darzę gigantycznym szacunkiem i zawsze mówię, że to jest taki mój trochę telewizyjny ojciec, nawet chyba nie trochę, bez chyba, no tyle razy stał za mną murem, kiedy cały świat się odwrócił, że ja mam tutaj totalnie rodzinne konotacje. Tak. Ale powiedz mi, ale sytuacja się zmieniła. W momencie wydarzenia się tej tragedii oni też znaleźli się w tej grupie osób, które gdzieś tam milczały? Czy tak? TVN? Przecudownie. Ale to jest wszystko dyrektor Miszczak. Okay. Ja dostałem totalną swobodę, luzu, dojścia do siebie, pozbierania. Miałem też kilka rozmów z Edwardem, takich, wiesz, takich o życiu i o tym, co robić w takiej sytuacji. Ale to wszystko się działo naturalnie. W pewnym momencie powiedziałem, że ja muszę coś ze sobą zrobić. Że już nie mogę siedzieć w domu, chować się przed tymi paparatuchami, którzy stoją ci pod blokiem dookoła i tylko czekają, aż wyjdziesz. I że ja muszę po prostu wrócić do roboty. No i wtedy zaczął się taki wir ucieczki w robotę. Bardzo dobry i bardzo potrzebny. Nigdy w życiu nie będę oceniać tego negatywnie. Ja nie miałem wtedy czasu na, wiesz, na drapanie tego. Ja musiałem znaleźć sobie budulec do zbudowania sarkofagu. W 1986 roku doszło do katastrofy w Czarnobylu i nie było wtedy innej technologii i pomysłu, a ten prosty okazał się genialny, żeby jakoś zatrzymać to promieniowanie tego rozpieprzonego reaktora. W związku z tym inżynierowie wtedy jeszcze z ZSRR wymyślili, że zbudują dookoła sarkofag. Taką wielką betonową konstrukcję nad tą zburzoną elektrownią atomową. I ja sobie też zbudowałem taki sarkofag i to była robota. Projekt za projektem. Najpierw moje reportaże, bo tylko to tak naprawdę umiałem robić. Właściwie tego nie robiłem, tylko ja to kochałem. Więc wziąłem mikrofon i zacząłem biegać po mieście i szukać tematów, a tematy leżą na ulicy. Jak jesteś reporterem i rodzisz się reporterem, a ja urodziłem się reporterem, ja jestem mega ciekawy świata, ludzi, kocham ludzi, lubię do nich podchodzić, ad hoc rozmawiać z nimi. I to nie była moja praca, tylko to była moja pasja. I ta pasja chyba się spodobała. To był świat początkującego YouTube'a. Nagle te materiały zaczęły być wiralami, zaczęły schodzić jakieś propozycje, reklamy, programy. Dzisiaj się dowiedziałem na przykład od pani. Pani mówi: panie Filipie, kiedy wrócą Mali Giganci? Ja mówię: co wróci? Ona mówi: no prowadził pan taki program, jak był pan taki okrąglutki. Ja mówię: tak, był taki program, to było tak dawno temu, że nawet tego nie pamiętam. Ona mówi: tak, ale to dzisiaj lata po TikToku jako wirale. Okay. Ja mówię: wirale z Małych Gigantów? Tak. Musi pan do tego wrócić. Ja myślę sobie: wow. To naprawdę było fajne, nie? I wtedy program za programem, reklama za reklamą, eventy i pięknie w to uciekłem. To mnie uratowało wtedy, tak naprawdę. To był mój ratunek. Ale z czasem, kiedy tej pracy takiej, wiesz, non-stop, fizycznej tak naprawdę, no bo to fizycznie pracujesz. Musisz być na miejscu, musisz to wykonać, musisz to zmontować, musisz to puścić na emisję. Jeszcze dobrze musisz wyglądać. To akurat mi rzadko wychodzi i wtedy też, ale widzisz, ale to też nie miało znaczenia wtedy, bo ja zawsze byłem taki chłopak z bloku, chłopak swojego sąsiedztwa. Ja nie musiałem dobrze wyglądać, właśnie to jest fajne, nie? Jak byłem gruby, to robiłem karierę. To jak dzisiaj patrzę na te zdjęcia, mówię: ja nie wiem, nie? Jak to się wydarzyło, a jednak się wydarzyło. Czyli to nie ma aż takiego znaczenia, ten wygląd. Ale tej roboty było w końcu coraz mniej. Już zacząłem macać się z biznesem, bo biznes to jest coś, co zawsze jakby mnie pociągało, ale teraz pociąga mnie już totalnie, bo lubię swoją niezależność. I tego było coraz mniej i coraz więcej czasu na myślenie. A czas wolny bywa albo uzdrawiający, albo morderczy, a dla mnie trochę się okazał morderczy, nie? Bo zaczęło wracać. Ten beton z tego sarkofagu, który zbudowałem, zaczął kruszeć i pojawiły się w nim dziury. A jak pojawiają się w nim dziury, to łatwiej trafia w ciebie na przykład hejt. Mhm. To te masowe, wiesz, masowe takie ataki za jakiś tam przypał, który wykonałem nieświadomie, bo ja nigdy nie chciałem niczyjej krzywdy, nie? I to w ciebie trafia coraz bardziej. I ten beton jest kruszały kompletnie i w końcu leżysz w depresji, nie wiesz jak się nazywasz i chcesz wtopić się w materac, żeby ci nie było. A powiedz mi, zdarzyło ci się popłakać? Czy ty wychodzisz z założenia, że... Parę razy. Wiesz co, mam tak zawsze, kiedy jestem na cmentarzu. Ja sobie ten czas wspomnieniowy liczę na jednostki. Przyjście na cmentarz, 3 jednostki, czyli to jest jakieś tam pół dnia wywalone z życiorysu, gdzie jestem odcięty po prostu, bo wchodzisz, wracają wspomnienia, jesteś tam i po prostu masz to wyjęte, nie? Oglądanie zdjęć, 6 jednostek i tak dalej, i tak dalej. Mhm. Ciężkie, trudne i wiesz, i to, ja często mówię to w wywiadach i to jest już może trochę w moich ustach wyświechtane, ale nie znalazłem nigdy lepszego przykładu, że to działa trochę jak aplikacja w tle. Że masz WhatsAppa na przykład, z którego nie korzystasz, bo korzystasz z Messengera na co dzień i z wiadomości, ale on cały czas jest z tyłu, pobiera dane z internetu i baterię zżera. I o ile byłem zajęty tą robotą i ta aplikacja w tle jakby trochę mnie nie dotyczyła, bo miałem bardzo dużo baterii, tak? To kiedy tej baterii stało się na chwilę mniej, to ta aplikacja w tle zaczęła bardzo mocno żreć. I ona będzie zawsze, ja to wiem. Nie? No tak, no myślę, że choćbyś starał się... Czy bierzesz prysznic, czy jesteś na kolacji ze znajomymi, czy jedziesz samochodem, czy motocyklem. Motocykl akurat jest najfajniejszy z tego wszystkiego, bo on bardzo fajnie skupia, jedziesz w kasku, jesteś skupiony na drodze, to jest ekstra. Ale cały czas w tle to masz i o tym myślisz. Nie da się o tym zapomnieć, nie da się o tym nie myśleć. Jak zasypiasz, jak się budzisz, jak jesz śniadanie. Mhm. Tęsknisz za telewizją? Nie wiem. Wiesz co? A chcesz szczerze, czy nie? Szczerze, tylko i wyłącznie szczerze. To tęsknię za telewizją, która była na moich zasadach. Mhm. Tęsknię za telewizją, w której wychodziłem z moim operatorem na miacho i przynosiliśmy tematy, które tak naprawdę dotyczą ludzi, bo dla mnie zawsze reporterstwo było misyjne. Ja w TVN Warszawa, wiesz, potrafiłem stać nad dziurą 7 godzin w jezdni, aż przyjedzie ZDM i ją załata. Więc... Takie rzeczy absolutnie tak. Rzeczy, w których jesteś włożony trochę jak puzelek do formatu, trochę gorzej. Mhm. Więc za taką moją telewizją tak, trochę tak, ale nie aż tak bardzo, bo dzisiaj jestem już troszeczkę innym człowiekiem, żyję w innym świecie i ja dzisiaj z tą moją, mówią, budką z kebabem, okej, niech tak to sobie nazywają, ale ja się czuję tak jak wtedy, jak ten 17- czy 18-letni chłopak, który pierwszy raz dostał mikrofon do ręki w Polskim Radiu w programie trzecim. Mhm. Zapraszamy do Trójki. Ja tam jestem sobie stażystą, skończyłem już w kilku redakcjach pracować w gazetach. Byłem w Super Ekspresie, w Newsweeku między innymi, w Życiu Warszawy, nieistniejącym już dzisiaj. I potem napisałem maila do wszystkich stacji radiowych, który brzmiał mniej więcej tak samo. Cześć, dzień dobry, nazywam się Filip Chajzer. Zawsze marzyłem o pracy w radiu i tylko zmieniałem nazwy. Z, RMF, nawet Radio Józef było. Bez znaczenia, chciałem po prostu pracować w radiu. Chciałem zostać reporterem. I akurat prestiżowo, fantastycznie odpisało Zapraszamy do Trójki. Poszedłem do Zapraszamy do Trójki, a oni, wiesz, na takim luzie, no bo taki, kto tam przychodzi jeden za drugim, taśmowo. Masz mikrofon, proszę cię bardzo, to jest mikrofon, tu się go włącza, znaczy magnetofon tu się włącza, tu nagrywa, idź znajdź temat i nam coś przynieś. Ja wtedy wziąłem ten mikrofon do ręki, znalazłem sobie temat, poszedłem, jakaś fabryka misiów się wtedy otwierała w Warszawie przed świętami, to było, dzieci mogły same zbudować swojego misia. Tu wybierały mu brzuszek, tu ile waty w środku, tu takie łóżko, tu takie łóżko. Ja ten mikrofon sobie tak przykładałem, tak jak mi się wydawało, że tak to powinno działać, że jak tu przyłożę, to zbiorę ten dźwięk, tutaj to dziecko coś powie, ja to pytam, mama i tak dalej, i tak wiesz, i tak sobie robiłem, tak na czuja. I nie wiedziałem jeszcze z czym to się je, co z tego będzie, dokąd mnie to zaprowadzi, ale już czułem taki vibe. Będzie zajebiście. I dzisiaj, a właściwie wczoraj, taki zmęczony totalnie, jest 1:00 w nocy. Food truck posprzątany, ryby sprzedane, kebab sprzedany, wysprzedane wszystko. Dzień jak co dzień sukces. Patrzę na wyniki, wiesz, bo ja wszystko mam w podglądzie w telefonie. Patrzę, Boże, kolejny dzień po prostu jakiegoś rekordu, nie? I znowu sobie tak myślę, okej, to jest dzisiaj mała budka, ale ja wiem, że kebaby to jest największa gałąź biznesu gastro w Polsce. A ta gałąź nie ma swojej wiodącej marki. Burger ma McDonalda, kurczak ma KFC, pączek ma Dunkin' Donuts, burrito ma Taco Bell. A kebab nie ma wiodącej marki. Ja sobie tak, jak z tym mikrofonem, tak biorę to do ręki i myślę, małe, śmieszne, robię trochę na czuja, ale wiem, że to będzie coś dużego. Ale czasem na czuja, jak się coś robi bez wyrachowania, ma większy sens niż... Nigdy nie podchodziłem do biznesu Excelem. Jak mówią mi ludzie, Filip, ty to otworzyłeś jakiś tam biznes wcześniejszy, też z dużym sukcesem. Filip, powiedz mi, czy to się zgadza z twoim biznesplanem? A ja mówię, czy... Nie wiem, co to jest biznesplan. Nie robiłem. Wiem, że tak czułem, że jest taka luka, że jest taka potrzeba i że trzeba to robić. No i wyszło. Ale ile nie wyszło? O jest, ile kasy upierdzieliłem. To też jest, by the way, nie? Temat. Ale taki jest biznes i takie są porażki. I jeśli nie wyciągniesz z porażki lekcji, no to jesteś głupi. A jak wyciągniesz z niej lekcję, to to nie była porażka. To był twój sukces. Czemu ty poszedłeś na staż do radia, a nie poprosiłeś twojego tatę, gwiazdę lat 90. załatw mi pracę w mediach? Moje doświadczenia takich młodzieńczych lat, kiedy... Jezu, ja już mówię jak stary człowiek, moje doświadczenia młodzieńczych lat. Ja to powiedziałem, naprawdę? Jezus Maria, jaki żen. Ile masz lat? Powiedz, słucham? Ile masz lat? 39,5, jaki dramat. Nie, jak byłem małym gnojem i sobie dorastałem w bloku z wielkiej płyty na Ursynowie, no to normalne takie blokerskie życie lat 90., wiesz. Wielka płyta, podwórko, hydrofornia, piłka, łapanie chrabąszczy, podstawówka niedaleko. Było zajebiście. I nagle ojciec zaczął prowadzić program Idź na całość, nie? I życie zmieniło się kompletnie. I nie miało to wtedy w sumie dobrych stron, tak naprawdę powiem ci. No bo zawsze jesteś inny. Na dzień dobry jesteś inny, wszędzie jesteś inny, wszędzie pokazują cię palcami. A to ten, a to tamten. Nauczyciele też na ciebie patrzą, jesteś inny. Może lepszy, może czuje się za lepszego i tak dalej, i tak dalej. To też ci trochę skręca psychę, nie? No tak. Dostałem... Tak. I już musisz mieć skórę, wiesz... I też już musisz przyjąć jakąś postawę do tego. Nie wiem, czy obronną, czy nieobronną. I nagle ludzie już mówią, że jesteś bucem, nie? O Jezu, a to ten buc, o Jezu, on się nosi i tak dalej. Nie, to jest właśnie ten pancerz, który sobie już w wyniku tych doświadczeń budujesz. Liceum, wiesz, no ja się dostałem do... Chciałem iść, chociaż nie musiałem, bo rodzice mieli hajs. I ja mogłem pójść do prywatnego liceum. Nie byłoby z tym żadnego problemu, wystarczyłoby, żebym powiedział. Ale ja chciałem iść do normalnego. Ja chciałem iść normalną drogą, jestem chłopak z Ursynowa, do dzisiaj mam to w głowie, nie? Że ja jestem z bloku i pójdę sobie do normalnego liceum. No i ustaweczki jakieś, wiesz, jakieś grożenie nożem, jakieś topienie w kiblu. No i w pewnym momencie moja mama powiedziała, Filip, zajebiście se radzisz, jesteś super komandosem, ale może starczy. Ja chciałem od tego trochę odejść. I to też była inna droga niż mój ojciec, bo no, mój ojciec no, z krwi i kości jest prezenterem, nie? No tak. I radiowym, i telewizyjnym. A ja kochałem swoje reporterstwo. No tak, to są... Najpierw to jest tak, jak masz lotnictwo, nie? I w lotnictwie możesz latać na jumbojetie, a możesz na F-16. I to lotnictwo i to. Ale pilot tego nie będzie potrafił popilotować tego i w drugą stronę. Powiedz mi, ty dostajesz dzisiaj propozycję z telewizji? Czy... Tak. Ale nie te. Nie te, co bym chciał. Okay. A co byś chciał? Chciałbym fajny talk show. Uważam, że... brakuje dobrych, dzisiaj fajnych talk showów. Zawsze kochałem Jerry'ego Springera, powiem ci. I nie było tego w polskiej telewizji. Rozmowy w toku były, no ale ten format się już wyczerpał parę lat temu. A może to by było fajne. Talk show z gwiazdami? A ja mam w dupie gwiazdy, serio. Serio, Jezus Maria, jak mnie te gwiazdy męczą. Już przemielony na 200 razy u Kubo Wojewódzkiego, te same twarze, które już nie mają nic nowego do powiedzenia i to zmielenie i międlenie tego samego frędla. Nie. Tak, z normalsami. Dla mnie też zawsze w tej mojej pracy takiej, wiesz, reporterskiej, prawda była zawsze na ulicy. Prawda była na bazarze. Tam jest prawda. To było bardzo ciekawe kiedyś, jak ty zrobiłeś materiał o pani Teresie Godlewskiej. I nagle okazało się to wielkim hitem. Tak, bo ci ludzie, wiesz... Ty jej dałeś jakby nowe życie dzięki temu. Trochę tak, napisała książkę, znaczy napisaliśmy. Absolutnie, no i okazała się, wiesz, fenomenalną postacią spotkaną na ulicy. A ilu takich ludzi nas mija codziennie, o których nie mamy pojęcia, oni odejdą i nikt nie będzie miał pojęcia i tak dalej, i tak dalej. A zdarza ci się dzisiaj zaczepić kogoś na ulicy, żeby z nim pogadać, bo ja masz cały czas zaczepiam kogoś na ulicy. Że jest ciekawym rozmówcą. Tak, mam to jest moja wielka wada, moja Alicja, moja asystentka Alicja, która siedzi razem ze mną tutaj, może to potwierdzić, że ja mam taką, może czasami zbyt dużą łatwość podchodzenia do ludzi, którzy czasami myślą, to za świr, nie? Szczególnie jak nie masz mikrofonu. Bo jak masz mikrofon, to jest jeszcze uzasadnione. I to też jest tak, słuchajcie, drodzy Państwo, jak o was gadają, jak o was w robocie i czujecie się tym strasznie przygnieceni, nie? To jest ich problem, a nie wasz. Mhm. Nie no, zgadzam się z tobą. Powiedz mi, bo w książce Niejednoznacznie Pozytywny, która święci triumfy na listach bestsellerów Empiku, piszesz w niej bardzo miłe słowa na temat Michała Kotarskiego. Tak. Co on takiego zrobił? Wiesz, czasem jest tak, że nie znasz kogoś, a znasz tylko z mediów i wtedy, kiedy potrzebujesz pomocy, to nagle ta osoba mówi: ej, też miałem w życiu ciężko. To ja ci opowiem o tym, co przeszedłem. Misiek, to jest jedna historia, ale mam jedną, która jest nieopisana w tej książce. Mhm. A właściwie powinna być. A może jest? A ja nie czytałem tych rozdziałów, które pisałem w 2015 i nie pamiętam. To jest Rinke Rooyens. Co takiego zrobił? Siedzę w domu. To był jeden z tych dni, tak może, nie wiem, 3 tygodnie po, miesiąc po, i dzwoni domofon do mnie. Ja mówię: słucham. Mówi: cześć, jestem Rinke. Połamanym polskim, takim kompletnie. Mówi: ubierz się, chciałbym cię gdzieś zabrać. O co chodzi? Wiedziałem, że jest taki producent telewizyjny, wiedziałem, że jest taka postać, aha, ale nigdy w życiu z nim nie rozmawiałem, a nawet moja wiedza o nim była bardzo mocno ograniczona. No, wiedziałem, że produkuje w telewizji. On mówi: Filip, zobacz, zrobiłem tutaj taki kosz piknikowy, to jest bagietka, tu jest winogrono, tu jest ser brie. Chciałem cię zabrać na plażę, posiedzimy sobie, popatrzymy na Wisłę, na Wyspach Świderskich, to jest niedaleko tutaj pod Warszawą. Co za wariat, dziwne, ale i tak nie mam nic lepszego do roboty, pojadę. I usiedliśmy na tym piasku, a Rinke po prostu przeczytał mojej historii. I mówi: Filip, przeszedłem to samo gówno i chciałbym ci o tym opowiedzieć. Siedzieliśmy tam, nie wiem, 2 godziny, słuchałem go i to też jest ważne i po to też jest ta książka. Żebyś czuł, że twój krzyż nie jest jeden, jedyny, jesteś jakoś wybrany. Nie, to się dzieje na co dzień. Ludzie to mają i ludzie z tym żyją i ludzie z tego wychodzą. I to była ta historia, którą zrobił Rinke. I teraz zobacz, ile odwagi trzeba w sobie mieć, żeby wykonać taki gest. Mhm. I zawsze będę to pamiętać do końca życia. Mhm. A wiele osób jeszcze wykonało taki gest? Nie. Nie. Gosia, ona? To skip. Okej. Okay. Słuchaj, dobra, ja myślę, że... A przeczytałeś tę książkę? Fragmentami. Fragmentami. Mhm. I jaki jest twój osąd? Jak to czujesz? Że jesteś bardzo szczery, że bardzo mało osób jest tak szczerych, tak wywala, wiesz, bebechy. Bo to możemy potraktować, wiesz, po łebkach, nie? Ale, wtedy te wszystkie kobiety, a to głównie kobiety czytają tę książkę, bo z tego co widzę w feedbacku... Ja myślę, że mężczyźni też czytają, tylko nie znają. Może jak potem już leży, nie? Gdzieś przy łóżku, tak. To one nie czułyby tego, co czują po przeczytaniu tego, i to inaczej się nie dało tego zrobić. Mhm. O, druga też będzie mocna, właśnie pisze. Chyba jeszcze mocniejsza. Ale też biograficzna książka? To nie jest biografia. To w ogóle nie jest biografia. No. To jest historia o tym, że jak zdarzy... To wiesz, to jest fragment, nie? Mhm. To jest fragment życia tak naprawdę. No tak, wycinek. Wycinek, że jak zdarzy się gówno, to z niego wyjdziesz. I druga też będzie o gównie, z którego też da się wyjść. Kropka. Może zostaniesz coachem. Tak, na pewno. To prawda. Mhm. Jak uda mi się w biznesie i jak zrobię to, co mam w planach, a mam konkretny plan na moją działalność tą biznesową, to na pewno tak. Mhm. Ja myślę, że ci się uda i masz szansę w coachingu odnieść duży sukces. Na razie chciałbym w kebabach. No i też ci się uda, bo jak to mówi, wiesz, tytuł twojej książki: jesteś niejednoznacznie pozytywny, mimo że się bardzo spóźniasz na spotkania. Przepraszam cię bardzo. Nie, branża gastro, stary, to jest helikopter w ogniu, mhm, naprawdę. Jak ci się wywali jeden palnik do kebaba i masz wołowinę i kurczaka, no to stary. No to nagle organizujesz po mieście palnik działający, nie? A to nie jest takie oczywiste, żeby znaleźć wielki ten sprzęt do kręcenia się rolki z mięsem. Strasznie cię przepraszam, naprawdę. Nie, zapraszam na drogą kolację. Na kebaba. Super. Dziękuję bardzo.